Uwaga, ważne ogłoszenie, koniecznie zostańcie do końca, bo będzie konkurs. Naprawdę warto. Czy lubicie majsterkować? Czy interesują Was narzędzia? Jeżeli tak, to na co zwracacie uwagę przy zakupach? Na wytrzymałość, na zużycie energii, na trwałość, na bezpieczeństwo, na cenę, na jakość, na co? I skąd wiecie, że produkt opisany przez producenta na opakowaniu jest właśnie tym produktem? Coraz więcej użytkowników kwestionuje informacje zawarte w reklamach i szuka informacji o jakości produktów w internecie, na przykład na YouTubie, na blogach, a także wśród znajomych. A czy wiedzieliście, że takich informacji dostarcza także znak certyfikacji wystawiany przez TÜV Rheinland Polska po odpowiednio przeprowadzonych testach? Znak TÜV Rheinland Polska i słowa kluczowe tworzą spójną całość, która pomaga konsumentom w podjęciu właściwej decyzji zakupowej. Słowa kluczowe są takie same we wszystkich krajach i informują o tym, jaki test, jaka inspekcja zostały przeprowadzone. Gdy spojrzymy na opakowanie, znajdziemy tam znak certyfikacji, są tam często również słowa kluczowe. Takie informacje są także czasami na produkcie. Można również tam znaleźć QR kod, który odsyła do bazy danych, do Certypedii. I jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, to w opisie znajdziecie link do Certypedii, więcej informacji o niej. Ale zanim produkt zostanie zbadany i przetestowany, musi zostać wyprodukowany. Jak przebiega ten proces? Na początku jest idea. Pytanie, czego potrzebują konsumenci? W odpowiedzi na tę potrzebę dokładny research możliwości na rynku. Co dalej? Projekt 3D, bo chcemy zobaczyć to narzędzie z każdej strony. Następnie powstaje model 3D wydrukowany na drukarce 3D, bo przecież chcemy to narzędzie zobaczyć, dotknąć, poczuć w ręku, zanim jeszcze powstanie prototyp. Jeżeli wiemy już, jak produkt będzie wyglądał, powstaje prototyp. I to właśnie na prototypie przeprowadza się testy bezpieczeństwa i badania użytkowe, gdyż prototyp jest odzwierciedleniem seryjnej partii. A jeżeli prototyp przejdzie te wszystkie badania, dopiero wtedy tą seryjną produkcję się uruchamia. I w tym momencie musimy sobie zdać sprawę, jakim cudem techniki jest produkcja seryjna. Czy wyobrażacie sobie, jaką potęgą byłaby Polska w czasach średniowiecznych, gdyby zamiast co kowal to inny miecz, masowo produkowano tak samo doskonałe miecze i łuki. Prawda? Jesteśmy w laboratorium grupy Topex. Udało mi się namówić do rozmowy Krzysztofa Birkę, kierownika działu technicznego grupy Topex. Jaka jest rola laboratorium w procesie produkcji? Musimy sprawdzić na pewno to, czy ten produkt jest bezpieczny, czy on jest zgodny z normami europejskimi. Nie wszystko, co jest określone normami prawnymi, sprawdzacie, ale na przykład ergonomia. Co z ergonomią? Ergonomia no to jest na dzień dzisiejszy jeden z ważniejszych punktów, jeżeli chodzi o narzędzie. Nie możemy sobie wypuszczać narzędzi, które będą dobre jakościowo, ale nie będą ergonomiczne, nie będą przyjazne w użytkowaniu dla klienta. On nie będzie w stanie wykonać komfortowo własnej pracy, do której to narzędzie jest przeznaczone. I dlatego to jest dla nas ważne i pracujemy nad tym mocno przy naszych projektach. Okej, wcześniej pokazywałeś mi na przykład, jak testujecie wkrętarki. Skąd wiadomo, że dana wkrętarka wkręci 300 wkrętów na przykład? Testy, które u nas wykonywaliśmy, które widzieliście, pokazują to, że że wiemy, co mówimy i wiemy, co robimy i jak to zrobić. Jakie z Waszej perspektywy znaczenie ma znak certyfikacji? No na chwilę obecną to jest dla nas bardzo duża wartość. To pozwoliło nam dotrzeć do klienta, do świadomości klienta w ten sposób, że po prostu oni, znając już same jednostki, znaki jednostek certyfikujących, wiedzą, że one gwarantują dobrą jakość produktu. My dzisiaj, jakby wiążąc się z TÜV, połączyliśmy się przy marce Neo i dzisiaj nie ma dnia, gdzie nie ma pytania o to, czy produkt jest na certyfikacie i czy moglibyśmy ten certyfikat dostarczyć klientowi. Także widać, że dla klientów jest to dzisiaj bardzo ważne. Właśnie, klienci pytają o wiele różnych rzeczy i jeżeli Wy macie pytania do Krzysztofa, to śmiało pytajcie w komentarzach. Nie gwarantuję, że Krzysztof znajdzie czas, żeby na nie odpowiedzieć, bo jest bardzo zajętym człowiekiem, cały jego zespół, jestem im bardzo wdzięczny, że znaleźli dla nas chwilę czasu, ale pytajcie, może zrobimy drugą część za jakiś czas. Zanim produkt trafi do sprzedaży, musi przejść ostatni test. Z seryjnej partii wybiera się kilka egzemplarzy, które weryfikowane są względem karty produktu. To jest taki dokument, w którym bardzo szczegółowo opisane są wszelkie właściwości danego produktu. Jeżeli test produkt przejdzie, zostaje dopuszczony do sprzedaży, ale jeżeli nie przejdzie,
to mamy kolejny test i sprawdzane jest to, czy wada dotyczy tylko wybranych egzemplarzy, czy całej partii. Jeżeli wybranych egzemplarzy, one nie wchodzą do sprzedaży. Jeżeli całej serii, cała partia produktu zostaje wycofana. Warto podkreślić, że nie tylko same produkty przechodzą kontrolę. Kontrolowane również są procesy produkcji oraz całe przedsiębiorstwa. Jesteśmy w siedzibie grupy Topex, która na przykład posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO. Po co firmom takie certyfikaty? Na przykład po to, że usprawniają one otrzymanie znaku certyfikacji na produktach. Dlaczego jeszcze warto zwracać uwagę na te znaki? Dlatego, że oznaczają one, że takie jednostki jak Kifra Eiland Polska zbadały dany produkt, skontrolowały proces w sposób niezależny i bezstronny. I tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Was zainteresował. Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. A jeżeli chodzi o konkurs, to uwaga! Pytanie konkursowe brzmi: jakie są słowa kluczowe i co oznaczają słowa kluczowe, które pojawiają się na narzędziach grupy Topex przy znakach certyfikacji FIF Rheinland Polska? Informacje potrzebne, by udzielić odpowiedzi, znajdziecie w Certypedii. Link do Certypedii znajduje się w opisie. Robi się coraz głośniej, więc w wielkim przyspieszeniu informuję Was, że konkurs jest na YouTubie, więc odpowiedzi należy udzielić pod tym filmem w komentarzu YouTube'owym. Pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi, otrzyma zestaw narzędzi NeoTools ufundowany przez grupę Topex. Bardzo dziękujemy. Tyle na dzisiaj. Ja biegnę szukać Moniki, która gdzieś zaginęła. Moniko, idę po Ciebie.